Zarządzanie projektem to skomplikowane zadanie dla małej firmy, która musi sobie poradzić ze wszystkim sama. Natomiast potem im większa firma, tym większe potrzeby. Są rozwiązania dla firm dużych, a co z tymi rozwiązaniami dla firm średnich? No właśnie. Dla firm średnich do tej pory właściwie istniały narzędzia, które gdzieś albo pochodzą z takich narzędzi bardzo inżynierskich, które są użyteczne dla programistów, albo są prostymi listami zamian. Natomiast my spostrzegliśmy, że wiele firm, które prowadzi dużą liczbę, ale niewielkich projektów z branż takich kreatywnych, marketing, media, reklama, ma problem z zapanowaniem i kontrolą nad aspektami, innymi aspektami projektów, takimi jak na przykład budżet, przepływy pieniędzy, w taki sposób, żeby skoordynować swoje zasoby, żeby wykonać wszystkie projekty, które, do których mają zaplanowane, do których są zobowiązani wykonać, a jednocześnie, żeby zapewnić pozytywny cash flow i mieć kontrolę nad całym portfelem. No właśnie, to jest ten moment, kiedy firmy jeszcze nie stać na zaawansowane rozwiązanie i kiedy cash flow, czy właściwie jego brak, może spowodować upadek firmy. Dokładnie tak. W takich firmach często mieć albo nie mieć pieniądze z pewnego projektu jest bardzo istotne. Stąd nasze rozwiązanie nie wpływa negatywnie na ten cash flow, ponieważ jest to rozwiązanie chmurowe, w którym płacimy jedynie niewielki abonament co miesięczny za wykorzystanie programu. Nie ma również potrzeby kosztownych wdrożeń, instalacji. Jak również możemy wykorzystać to narzędzie do kreowania naszego pozytywnego wizerunku, profesjonalnego wizerunku u naszych klientów, ponieważ możemy również zaprosić naszych klientów do tego, żeby na platformie naszego rozwiązania współpracowali z nami nad projektem, który aktualnie wykonujemy. Jest to bardzo częsta sytuacja, że robiąc projekt dla jakiegoś klienta, ten klient również ma tam do wykonania dużo istotnych zadań, które powinny być wykonane na określony termin i być dostarczone po to, żeby nie zagrozić sukcesowi całego projektu. Dzięki naszemu rozwiązaniu również klienci naszych użytkowników mogą czuć się tak jakby na takiej mapie drogowej, bezpiecznie, że wiedzą kiedy co muszą dostarczyć po to, żeby dostawca dostarczył im produkt projektu na czas. Widzimy główny ekran naszej aplikacji. On w prosty sposób pokazuje status projektu. Możemy uzupełnić istotne detale, aktualne stadium projektu, opis klienta. W kolejnej sekcji widzimy już taki charakterystyczny plan projektu w formie takiej osi czasu, na którym możemy zaplanować konkretne zadania i punkty kontrolne, które są takimi istotnymi wydarzeniami w projekcie. Na przykład dostarczenie produktu klientowi, czy podpisanie umowy, na podstawie której projekt będzie realizowany. Jak widać, aplikacja w łatwy sposób pozwala szybciutko zaplanować projekt, przydzielić konkretnych właścicieli. Warto zwrócić uwagę, że tutaj mamy również przedstawicieli ze strony klienta. Czyli jeśli robimy projekt dla klienta, to możemy zaangażować, zaprosić te osoby ze strony klienta, które mają coś istotnego w naszym projekcie do zrobienia. Na przykład muszą dostarczyć wymagania, jakieś materiały, zatwierdzić jakieś dokumenty. I te osoby biorą udział w projekcie tak samo jak my, dostają przypomnienia o swoich zadaniach, widzą status projektu, jesteśmy tak bardziej transparentni, co budzi z jednej strony zaufanie, z drugiej strony buduje taki wizerunek profesjonalizmu. Też łatwo od razu optycznie stwierdzić, w jakim stopniu zaawansowania jest projekt, czy nie ma w nim jakichś istotnych zagrożeń, problemów, które należy szybciutko zaadresować, co powoduje, że ta współpraca staje się prostsza i eliminuje wiele ryzyk, które często są przyczynami porażek projektów, bo według różnych badań to nawet 40% projektów nie udaje się z powodu złej komunikacji z klientem tego projektu. To nie jest Wasz pierwszy produkt, ale rozumiem, że dziś prezentujecie go po raz pierwszy.
Dokładnie tak. Dzisiaj jest premiera naszego produktu. Wiele osób już go oczekuje. Mamy całkiem sporą listę użytkowników, którzy czekają na udostępnienie. Bazowaliśmy na doświadczeniach z naszego pierwszego produktu, który wypuściliśmy na rynek w roku 2012, aplikacji Officer. Jest to aplikacja do wspierająca pracowników w codziennych problemach, które często mają w swoich organizacjach, takich jak zgłoszenie problemu z komputerem, akceptacja wniosku o zakup jakiegoś potrzebnego narzędzia, bądź zaplanowanie urlopu. Zauważyliśmy, że wielu naszych użytkowników wykorzystuje tę aplikację również do śledzenia pewnych aspektów projektowych. I stąd stwierdziliśmy, że jest potrzeba na przygotowanie i zaoferowanie takiego rozwiązania dla właśnie małych i średnich firm. Dziękuję panu bardzo. Ja również bardzo dziękuję.